Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was dzisiaj z aktualizacją moich włosów, ponieważ postanowiłam obciąć się 15 cm. To dosyć sporo, ponieważ miałam włosy do połowy pleców, a teraz mam włosy do 1/3 od góry patrząc na plecy łopatki, więc są dosyć króciutkie. I pofarbowałam je henną Sattva, więc dzisiaj chciałabym tak poopowiadać Wam trochę o tym, co tam u mnie słychać. Kochani, zacznę może od tego, dlaczego postanowiłam obciąć tak dużo moje włosy, bo 15 cm to nie jest mało, to jest prawie tak naprawdę rok zapuszczania włosów. Obcięłam je, ponieważ zaczęły się strasznie rozdwajać końcówki, co wcześniej się nie działo. Też włosy się przerzedziły znacznie na długości, straciły na objętości i jak nosiłam je rozpuszczone, to się bardzo tego wstydziłam. Powiem Wam, że zepsułam je trochę sama, zniszczyłam te włosy trochę sama tym, że nie każda metoda pielęgnacji dla kogoś jest dobra. U mnie te włosy strasznie się zniszczyły. Jak pamiętacie, bardzo dużo tych kosmetyków kupowałam i bardzo je testowałam na włosach, czyli było tego znacznie za dużo, tych wszystkich oblepiaczy. No ale zrobiłam to dla Was, żeby sprawdzić tą pielęgnację, co tam pomaga. I u mnie się strasznie nie sprawdziło olejowanie włosów na długą metę. Moje włosy tego nie lubią. I wczesywanie odżywki na mokro. Moje włosy były jak guma i one po prostu zaczynały nadmiernie wypadać. No i do tego dochodzi bardzo dużo stresu w przeciągu całego roku, ponieważ no, rozkręcanie firmy i planowanie własnego ślubu na odległość to było dla mnie bardzo stresujące. No i co, tak naprawdę jeszcze te fryzury próbne, ślubne i ślubne, no zniszczyły mi włosy, ponieważ doszło do tapirowania włosów, ponieważ dosyć mało mam tych włosów i te wsówki oczywiście, ale powiem Wam, że raz w życiu, czy tam kilka razy w życiu warto jest wyglądać pozornie ładnie, bo ja nie żałuję tego, że teraz obcięłam te włosy. I nie żałuję tego, że miałam piękną fryzurę ślubną, dla której no, warto było jednak te włosy stracić. Teraz chciałam Wam pokazać, jak wyglądały moje włosy tak mniej więcej, jak zaczęły się końcówki rozdwajać i dlaczego trzeba włosy... co trzeba zrobić tak naprawdę, jak ma się rozdwojone końcówki? Bo jedyna metoda tak naprawdę to jest obcięcie włosów z nadmiarem, tak żeby zamknąć końcówkę włosa. Więc moje włosy tak w przybliżeniu wyglądały mniej więcej tak, więc naprawdę wyglądały tak. I teraz zwróćcie uwagę i przyjrzyjcie się dobrze, w którym miejscu trzeba tak naprawdę obciąć włosy, żeby one rosły, żeby one później się nie rozdwajały za chwilę, tak naprawdę co miesiąc czy za 2 tygodnie od obcięcia. To u mnie to wyglądało tak, że te włosy, ja bym musiała i Wy także również obciąć na tej długości. Bo zwróćcie uwagę na to, jeżeli byście ciachnęli, nie zauważyli tego rozdwojenia i ciachnęli, nie wiem, gdzieś tutaj, to nadal tu ten włos jest rozdwojony. No to kolejna ważna decyzja, jakby tak, obcięcie włosów 15 cm, no myślę, że spora metamorfoza, naprawdę. I teraz pofarbowanie włosów, czego ja nigdy nie robiłam. Oczywiście wszystko w sposób naturalny. Ja mam fisia na punkcie moich włosów i jeżeli Wy oglądacie moje filmy, to myślę, że też jesteście wkręceni w tą naturalną pielęgnację. I jak ktoś usłyszy, że ja pofarbowałam włosy, no to myśli sobie, o masakra, ale ja pohennowałam moje włosy, czyli tak naprawdę to jest kolejna pielęgnacja. Taką decyzję podjęłam o pohennowaniu moich włosów, jak zobaczyłam w przeciągu roku bardzo dużo siwych włosów, ale takie siwe, że słuchajcie, na tych moich brązowych włosach to one były normalnie białe. Ja zaczęłam się wstydzić, no bo jednak jestem młodą osobą i takie siwusy, to ze stresu mi tak wyszło i trochę też genetycznie, bo moja mama dosyć szybko zaczęła siwieć, a że no jeszcze jest druga strona
po tacie, to się geny wymieszały, to u mnie trochę 10 lat później te włosy zaczęły siwieć, to i tak jest dobrze. No i dużo czytałam o hennie. Musiałam się zastanowić, jak to zrobić, żeby nie wyglądać gorzej, tak? I żeby nie wpłynęło to źle na kondycję moich włosów. I natrafiłam na hennę taką, która wręcz upiększy włosy, bo naturalna henna powoduje to, że ona jakby otula nasz włos. Wręcz uważam, że hennowanie włosów latem i wtedy, kiedy jest, no, zbliża się zima, to jest idealny moment, żeby te włosy zabezpieczyć przed czynnikami takimi atmosferycznymi, jeżeli my nosimy włosy gdzieś tam, czapkę mamy tutaj, a tu mamy rozpuszczone włosy, które są narażone ciągle na te czynniki też mechaniczne, bo szalik tutaj gdzieś, komin też nam majta włosy. Więc zakupiłam w Hebe, słuchajcie, tą hennę. I normalnie wcześniej tą hennę widziałam, można było dostać na takich internetowych stronach z naturalną pielęgnacją włosów i się ucieszyłam, że jest coś takiego dostępnego blisko. I wstawię Wam tutaj zdjęcia, jak to mniej więcej wyglądało, więc tutaj dostajecie, w tej hennie macie całe opakowanie, takie dosyć, myślę, że na moją długość teraz włosów to tak na 3 razy mi co najmniej starczy. Macie, nie chcę tego wyciągać, bo to jest po prostu zielony pył. I wygląda to następująco. W środku macie dwie pary rękawiczek, raczej na 2 razy, macie 2 czepki, macie taki ala grzebyk, nie grzebyk, tylko taką szczoteczkę do nakładania tej henny, ale to jest tam bzdura, mi się to nie sprawdziło. I macie tą hennę i ta henna jest zielona w ogóle, jest zielona. Zielona, śmierdzi jak trawa, jak macie, nie wiem, kontakt z koniem, krową czy coś takiego, jak długo kończy krowa, mieli trawę, no to tak śmierdzi ta henna i później wasze włosy tak pachną. Moje włosy są już po pierwszym praniu, więc i tak śmierdzą dalej tą trawą, ale mi to nie przeszkadza. No i słuchajcie, no i ja nasypałam tak pół opakowania. No, pół opakowania, 1/3 opakowania i zmieszałam to z ciepłą wodą, normalnie kranówką, ale ciepła musiała być. No tak jak tutaj producent pisze, musi być około 50 stopni woda. Zmieszałam i dodałam odżywkę bezsylikonową i właśnie skończyła mi się odżywka z Equilibry. Odżywka, nie maska, odżywka, ta z aloesem. Bardzo dobra odżywka. Odczekałam 30 minut. Zmieszałam to, odczekałam 30 minut i to była dosyć taka paczka mocna, nie wodnista, tylko taka dosyć kremowa, jak taka maska do włosów. No i nałożyłam to na włosy, na skórę głowy. Jedyny problem, jaki był, to włosy zaczęły się trochę plątać. Jak pierwsze nałożenie, to już później nie mogłam dalej wsadzić tych włosów, ale się ufarbowały ładnie równo, włosy się błyszczą. No i trzymałam to, powiem Wam, oglądałam tam listy do M2, mega fajny w ogóle film, lubię te listy do M. I oglądałam jeszcze tam coś innego i minęły właśnie 2 godziny. Zmyłam to ciepłą wodą i wysuszyłam włosy, bo tak no, producent zalecał. No i powiem Wam, że moje włosy zaczęły w ogóle, jak myłam te włosy, no to zielone błoto spłynęło z tych włosów, ale coś, co jakby mnie denerwowało trochę przez, bo nie można mieć głowy później myć szamponem, bo ja to zmyłam ciepłą wodą, wysuszałam włosy i dopiero dzisiaj, czyli po 48 godzinach umyłam głowę, już Wam pokazuję czym. Czymś, co mnie ostatnio uratowało, to jest mydło cedrowe z babuszki Agafi, zaraz Wam o nim opowiem. No i umyłam, to jest łagodny detergent. No i w ogóle woda zaczęła płynąć niebieska i piana była niebieska, ponieważ ogólnie henna sama w sobie, Lawsonia Inermis, jest czerwona. Trochę się bałam, że te włosy mogą jakieś dziwne wyjść, ale ponieważ są domieszki innych ziół, bo inne zioła farbują na inne kolory, tak coś, żeby dało chłodny brąz, musi być niebieskie, no nie czerwone, a niebieskie. Więc tutaj są inne domieszki innych ziół i wyszły te włosy bardzo naturalnie. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, pofarbowało mi te wszystkie siwe włosy, a te siwe włosy gdzieś miałam
bardzo dużo tu na skroniach i w ogóle widać taki dosyć fajny błysk tych włosów, ale jedna rzecz, która mnie wkurzyła, to to, że wczoraj mój mąż zauważył, ja mówię do niego, słuchaj, tak odkryłam te włosy i miałam całą niebieską szyję, więc jeżeli chcecie to hennować, to tak, żebyście nie wychodzili raczej do ludzi, albo żebyście się trochę poglądali, jak wyglądacie, i broń Boże białych rzeczy, nawet już na dzisiejszego dnia czuję, cieszę się, że ubrałam ciemny swetr, bo normalnie znowu tam chlapałam tą wodą niebieską. Niby ta henna łatwo schodziła z rąk, bo jak włosy dotykałam, to one były też niebieskie, ale łatwo to schodziło. No zobaczymy, jak się utrzyma ten efekt. Ja jestem zadowolona, śmiało mogę Wam polecić tą hennę. I dzisiaj te włosy były, no kurczę, takie mega fajne, mega sypkie, takie dociążone. No miluj się te włosy, więc zobaczymy, jak to dalej będzie. Uważam, że jakoś diametralnej zmiany w kolorze nie ma. Tym bardziej, że moje włosy, one nie były też jednolitego koloru same w sobie, bo były ciemniejszy brąz, jaśniejszy brąz i taki nawet a la blond się zrobił przez wakacje. Niektóre pasemka, przypuszczam, że to te siwe włosy by były za jakiś czas. Po prostu włosy traciły pigment. No i one są też pofarbowane tak naturalnie, dlatego tak, no, błyszczą się te włosy, więc jest taki trójwymiar i myślę, że ktoś, no zobaczymy, jak w pracy u mnie będzie, czy ktoś się zorientuje, że te włosy są ciemniejsze. W każdym razie kończę monolog, polecam Wam tą hennę, polecam. Jeszcze pragnę podkreślić jedną rzecz. Jak uważacie, czy długie włosy to zdrowe włosy? Moje zdanie jest takie, że niekoniecznie długie włosy są włosami zdrowymi. Nie ma co jakby na siłę zapuszczać tych włosów, jeżeli one wyglądają niekorzystnie, no to lepiej mieć taką fryzurę, która Was jakoś upiększy Waszą buzię, będzie pasować także do charakteru, bo powiem Wam szczerze, że te długie włosy wcale dla mnie nie były łatwe. No i tutaj wracając do prośby jednej z moich widzek, jeżeli mogę, to wstawię sobie komentarz, jeżeli go znajdę. Poprosiłaś mnie, żebym powiedziała plusy i minusy każdej długości fryzur, bo jednak przez te 3,5 roku ja przeszłam przez każdą długość fryzur, począwszy od irokeza z wygolonymi bokami. No i chciałam Wam powiedzieć, że tak, zaczynając od tego irokeza z wygolonymi bokami, z postawioną po prostu grzywą, czy takie włosy można w naturalny sposób pielęgnować? Wydaje mi się, że kiepsko, aczkolwiek jakbym się przyczepiła, to jakbym się uparła, to może i bym dała jej radę pielęgnować, ponieważ chodzi o to, że jak się ma wygolone boki postawionego irokeza, no to muszą te włosy na coś stać. U mnie te włosy były uparte na początku, nieprzyzwyczajone do tego cięcia, więc one były w każdą stronę. No i ja używałam stylizatorów do włosów, takiego pudru ze Schwarzkopf, później takiego żółtego żelu do włosów, bardzo dobrze jakby ten żel się utrzymywał na tych włosach, fajnie je tak sklejał, ale bez takiego sklejenia on jest tak fajnie scalał. No i oczywiście suszarka, czyli mocne, ciepłe powietrze i tona lakieru po prostu z Sayosa, ten Hard Strong czy coś tam, ten z takim zielonym napisem. No i to nie było dobre dla tych włosów, więc jeżeli miałabym mieć te krótkie włosy znowu wygolonego irokeza, to bym raczej stylizowała je, żeby się trzymały, aby się na bank trzymały, przez taki glutek z siemienia lnianego, który faktycznie skleja włosy. I ja jak robię moje włosy na curly gery, na te moje fale, co miałam ostatnio, to mega by się to trzymało, ale też by musiało być po prostu wysuszone, no ale już ciepłym nawiewem, więc jakoś dałoby radę tą krótką fryzurę przytrzymać na taką, żeby była, powiedzmy, zdrowa.
Dalej z tych krótkich włosów miałam taką piękną fryzurę, taką często ją wstawiam, taką krótką, kobiecą. Mojemu mężowi się te włosy podobają, moim rodzicom też, w ogóle znajomym, więc oni chcieliby mnie znowu w takich krótkich włosach. Fajnie się wtedy czułam kobieco i one już by na bank się trzymały też przez tą taką stylizowanie za pomocą letniego nawiewu suszarki i tego żelu lnianego. Albo żel aloesowy też by się sprawdził w sumie do tych włosów. Też by dobrze wyglądały, by się błyszczały i no, byłoby dosyć fajnie. No i później, tak szczerze mówiąc, jak zapuszczałam z tych włosów, to zaczynały się schody, ponieważ tak, tu były dłuższe te włosy, tu były krótsze. I pamiętam taki moment, kiedy pojechałam na studia do Poznania, byłam na pierwszym roku magisterki, czyli na czwartym roku studiów w kosmetologii. Jezu, i one wyglądały, Jezu, ja się czułam tragicznie w tych włosach takich, one były takie postrzępione, czyli one były w takiej fazie, że nie można ich było wyrównać tak naprawdę, ale ja czułam, że mam taką czapę na głowie, no to ja już wtedy te włosy zaczęłam, wdrożyłam naturalną pielęgnację, zapuszczałam je za pomocą oleju rycynowego i tam pianki pantenol i jadłam drożdże i tak dalej, jest filmik na tym, na ten temat nagrany, chyba już mam tą długość włosów, ale no to była najgorsza jakby ta przejściówka. Później włosy miałam takie do ramion, no to już było łatwo, aczkolwiek tak jak teraz mam trochę za ramiona, tak to co mnie denerwuje w tej fryzurze, to to, że, bo ja mam taką grzywkę i po prostu tamte włosy jak były do ramion, no bo tak mniej więcej jak ta grzywka, one mi leciały z tyłu do przodu i ciągle w te oczy mi wpadały. Jak coś robiłam, pracowałam, to mnie to denerwowało, więc spinałam te włosy tak naprawdę cały czas. Później, no ale można naturalnie pielęgnować taką długość włosów, jak najbardziej. Im dłuższe, tym no, można wdrażać tą naturalną pielęgnację, z krótkimi ciężej troszkę. No i dalej, później miałam włosy takie jak teraz, no to dosyć łatwo jest utrzymać takie włosy, chociaż w mojej pracy ja muszę mieć włosy związane, mam dosyć fajną fryzurkę na włosy takie związane, o może zaraz sobie zrobię, to wam pokażę w kolejnym wejściu. No i właśnie zaczęły się schody trochę przy fryzurze do połowy pleców, ponieważ pewnie się z tym wszyscy borykacie, którzy macie taką długość włosów. Było tak, że chciałam usiąść i plecami sobie włosy przytrzaskiwałam i jak chciałam głowę wyprostować, to mnie coś ciągnęło, no to musiałam hop, przekładać włosy. Później pamiętam, że torebkę tak samo zakładałam, no to cholera na te włosy tą torebkę nakładałam, no to znowu torebka do góry i włosy i to trzeba się takich nawyków nauczyć, bo inaczej sobie wyrywa się włosy, jak ma się ich tak mało jak moje, no to każdy włosek się liczy. Później też te gumki są bardzo ważne do włosów, więc o, mogę wam bardzo serdecznie polecić takie gumki z Rossmana, one się w ogóle z włosów, one włosów nie wyrywają i tak naprawdę się z włosów ześlizgują, więc no tych włosów tak nie wyrywają. No i powiem wam, no zobaczcie jaką mam teraz fryzurę, sobie z tyłu wiązałam, a przód mi wylazł, więc tak to wygląda. No i dalej, co tam jeszcze mamy? Zakładanie komina, tak samo. Włosy się obcierają, trzeba z tego komina wyjąć i na ten komin nałożyć. Tak samo szalik, owijacie się, znowu te włosy trzeba nałożyć. Co tam jeszcze? O, fajna akcja, fajna, no niebezpieczna. Jak się pracuje tak jak ja i ściągam frezarką paznokcie i mam ten taki pyłopacz, łapacz pyłu, co wciąga pył, to normalnie jak grzywki nie mam związanej albo tu włosów, to normalnie włosy mi wciągnęło. Jak sobie zwłaszcza sama robiłam, włosów nie miałam związanych, to mi normalnie włosy wciągnęło, więc polecam w pracy mieć włosy jednak związane. No i co, tak naprawdę taka długość włosów, jak one są długie, to powiem tak, na wielkie wyjścia możecie sobie je nosić rozpuszczone i to jest wtedy wasz atut, tak jak było kiedyś, że się nosiło włosy u mnie w podstawówce, że jak jakaś uroczystość taka, ten
szkolna, ważna czy rodzinna, to te włosy były rozpuszczone, a do szkoły musiały być spięte. I tak oto wygląda moja fryzura do pracy. Oczywiście zrobiłam ją szybko, żeby Wam pokazać. Jak miałam te moje długie włosy ostatnio, to robiłam sobie przydziałek z tej strony. Dużo włosów zabierałam tak. Tu miałam troszeczkę gdzieś z boku i tu robiłam warkocz i zakładałam sobie gumkę. Gdzieś tam Wam zaraz jakieś zdjęcia powstawiam tamtej starej fryzury. No a ta jest jakby na dwa. Robicie po środku mniej więcej i robicie na dwa i to jest taki zawijas tak naprawdę. No dobra, no i kochani, już potestowałam jakiś dłuższy czas szczotkę Żdika z Rossmana z firmy, już Wam mówię, For You Beauty. I tą Tangle Teaser, co już mam ją parę lat i powiem Wam szczerze, ja nie zauważyłam dużej różnicy, dużej poprawy, co chodzi o pielęgnację moich włosów, o kondycję moich włosów, jak czesałam tą szczotką Żdika, trochę miałam wrażenie, że ona nawet mi czasami spuszcza te włosy od połowy do końców, jakie czeszę, więc tak jakoś super uważam, że musicie sami potestować, co jest dla Was dobre, bo u mnie się zazwyczaj tak dzieje, że jak ktoś coś poleca i wszyscy to polecają, to mi się to nie sprawdza, nie wiem, to jest jakiś mój włosowy pech. Więc ja mam tą szczotkę Żdika, ale nie jestem jakąś ogromną fanką i często ją trzeba myć, bo zbiera się na niej brud, ale ją też trzeba pielęgnować, też trzeba nakładać na nią maski, bo później to włosie może powodować uszkodzenia Waszych włosów, nie? A Tangle Teaser akurat ta, tą wersję lubię, się dobrze z nią czuję, robię sobie masaż skóry głowy, teraz nakładam olej rycynowy i piankę Pantenol, bo chcę moje włosy zapuścić w jak najszybszym czasie i co? No musicie sami zobaczyć, co jest dla Was dobre, dla Waszych włosów. Dzisiaj nagrywam w tym pokoju, bo normalnie jest ciemno, jest dzień, a jest po prostu bardzo ciemno. Dobra, dalej chciałabym Wam opowiedzieć, dlaczego osoby posiadające cieniowane włosy mogą mieć więcej rozdwojonych końcówek. I najlepiej to zobrazuje oczywiście mój rysunek. Coś mi przestał marker pisać. Już Wam pokazuję. Kochani, otóż osoby, które mają cieniowane włosy, mają włosy na różnych długościach. Tu są długie włosy, tu są krótsze. I rozdwojenia we włosach zaczynają się na różnych długościach. Czasami rozdwojenie wygląda tak, że macie taką kuleczkę na samym końcu, później ona pęka i zaczyna się włos rozdwajać. I teraz ta końcówka jest szorstka i ona szoruje tu tą długość włosa tego i włosa tego, bo się zaczyna obcierać. Obciera w tych miejscach te włosy. I te włosy tu w tych miejscach zaczynają się rozdwajać. Tu. Nie? Myślę, że to dosyć jest logiczne. No i adekwatnie te wszystkie inne włosy. Dlatego niestety, jak ktoś ma włosy cieniowane i takie właśnie podatne na to, na te rozdwojenia, no to żeby nie mieć takich rozdwojeń, to albo trzeba zapuścić włosy na równą długość, kontrolnie je podcinać, zabezpieczać końcówki, żeby się nie rozdwajały. No i w późniejszym efekcie, gdzieś to przeczytałam, że zdrowa dieta. No zdrowa dieta jest bardzo ważna dla włosów, które rosną na przyszłość, ale nie dla włosów, które są rozdwojone. Rozdwojone włosy po prostu trzeba obciąć. Kochani, ja nie jestem ani alfą, ani omegą, więc jeżeli ktoś mi coś napisze, że proponuje mi to i tamto, no to ja to staram się wdrożyć, jeżeli widzę, że faktycznie mogłoby pomóc to moim włosom. No i któryś z Was zaproponowała mi wprowadzenie protein do mojej pielęgnacji. Pisałaś, że chyba tak samo miałaś jak ja, że te włosy były takie przenawilżone. No to stwierdziłam, no faktycznie, czyli teraz idę tylko w te proteiny. No to myślę sobie, żeby przeproteinować trochę te włosy, to zaczęłam stosować wszystkie odżywki, co mam proteinowe, plus to kupiłam sobie szampon z, już
Wam mówię, z keratyną, czekajcie, bo on ma, to jest ten szampon z Joanny i on miał tam dużo tych protein, bo to jest keratyna, jest chyba hydrolizowane proteiny tutaj tego ryżu, proteiny sojowe i chyba tutaj gdzieś jedwab, z tego co pamiętam. No i powiem Wam tak, nie wszystko dla wszystkich. Moje włosy jeszcze były w gorszym stanie po tym wszystkim. Po prostu w 2 tygodnie tak strasznie zniszczyłam sobie po tych proteinach włosy, że massacration, jak to się mówi. I tak mi się strasznie zaczęła przytłuszczać skóra głowy. Już Wam wyjaśniam dlaczego. Pewnie większość z Was wie, ale wolę to podkreślić. Jeżeli mamy mocny środek myjący włosy i myjemy je i tak nawet co drugi dzień, to później te włosy, ta skóra głowy wydaje się, że jest zbyt mocno umyta, zaczyna tracić wodę, no i co robi w następnych krokach nasza skóra? Zaczyna nadprodukowywać po prostu sebum i przetłuszczać skórę głowy. No to są naturalne mechanizmy obronne naszego organizmu. No i miałam strasznie przetłuszczoną głowę, gdzie normalnie mogę sobie śmiało chodzić 2 dni i te włosy są super. Ale tutaj to bardzo szybko mi się włosy zaczynały przytłuszczać i nawet ich nie dotykałam, bo też mizianie włosów w ciągu dnia powoduje to, że one się też przytłuszczają, się przynosi po prostu łój po włosach. No i jedyna rzecz, która mnie uratowała, poszłam do sklepu ziolarskiego, który mam przy domu i chciałam wrócić do mydła miodowego z babuszki Agafi, bo uważam, że to jest po prostu hicior. Mój hicior uwielbiam, ale ta pani powiedziała, że akurat nie ma i jest mydło cedrowe. A ja się boję tych wszystkich leśnych zapachów, nienawidzę zapachu miętowego i tych wszystkich iglastych, bo mi po prostu, bym powiedziała, dusi drogi oddechowe niż je udrażnia, więc a po co mam stosować coś, z czym będę się męczyć w ciągu dnia, bo te włosy po prostu się czuję. No ale mówię, dobra, muszę coś kupić, bo mydło miodowe jakbym zamówiła, to by doszło za jakiś czas. No i używam tego mydła cedrowego, poprawiły mi się raz, że włosy, poprawiło mi się ta regulacja wydzielania łoju, że te włosy nie są przetłuszczone. Zapach jest taki słodko-żywiczy, wygląda właśnie tak, dużo już zużyłam, tak prawie połowę, jestem zadowolona z tego. Jak nie będzie kiedyś mydła miodowego, miałabym to jeszcze raz kupić, to pewnie to kupię, chociaż bardzo to mydło miodowe lubię, tamto. Ale działanie uważam, że takie samo mają, co jest najważniejsze, bo nie wiem, czy to mówiłam wcześniej. Nie nakładajcie, nie pobierajcie tego albo brudnymi rękoma, albo mokrymi rękoma, bo ten produkt zacznie tracić na wartości swojej odżywczej, więc musi być zachowana higiena, jeżeli są takie pudełka. No dobra, no i teraz ostatni produkt, który sobie kupiłam już z takich tych proteinowych. No już nie skończyłam swojej myśli. Dziękuję za rady odnośnie protein. No niestety mi się nie ułożyło, ale dziękuję serdecznie i ja to bardzo szanuję. No i a propos protein, byłam ostatnio u mojej pani fryzjerki, która właśnie mi obcięła te włosy i ja nie miałam nigdy żadnego jedwabiu do włosów. Nigdy nic takiego mnie nie interesowało, wolałam sobie nałożyć jakiś tam olejek na włosy. No i a propos jedwabiu, bo fajna była cena, 10 zł, myślę, że to dobra cena. Kupiłam od mojej pani fryzjerki taki jedwab z tej firmy. No i on wygląda tak. Jego się daje strasznie mało, strasznie mało, bo ja go dałam raz za dużo, no to polecam bardzo mało. I włosy po nim są takie milusie, one są takie strasznie, naprawdę takie miłe, takie jakby to powiedzieć, takie dociążone, ale miłe, nieprzesuszone. I uważam, że ten produkt będę używać na takie większe wyjścia, czyli jeżeli mi się puszą włosy, a włosy mam falowane, więc moje włosy tak jak teraz pada deszcz, bo to co słyszycie w kamerze, to jest padający deszcz, to one po prostu będą jak puch, bo będą chciały się skręcać. Więc taki produkt idealnie spowoduje to, że one przy tym nawet skręcie, jak już się skręcą, to nie będą suche, bo jednak na tych końcach te moje włosy są suche.
Więc mogę Wam śmiało polecić i użyłam tego cudeńka i serdecznie Wam polecam, ale jak sami wiecie, nic z włosami na dłuższą metę, jak stosujemy, nie jest dla nich dobre. Stosowany cały czas nie jest dla nich dobre, więc warto jest wprowadzać nowe produkty. Kochani, na sam koniec chciałabym Wam opowiedzieć o tabletkach Mesh albo Merz, bo nie wiem, jak to się dokładnie czyta, możecie mi napisać w komentarzu. Było to 60 tabletek, no ja to brałam tak z 3 miesiące, no bo ten miesiąc przerwy. I szczerze, jedyna rzecz, którą zauważyłam tak, że na pewno to po tych tabletkach się poprawiło, to kondycja paznokci. Fakt, że teraz mam żele, no bo miałam ślub, ale myślałam, że będzie mnie szczypać w lampie pod tym żelem. Myślałam, że będą cienkie te paznokcie, bo ja takie mam, bardzo elastyczne i cieniutkie, swoje naturalne paznokcie od dziecka, ale faktycznie się pogrubiły. Ale co chodzi o włosy, o kondycję włosów, o zwiększoną ilość włosów, o nie wiem, niewypadanie włosów, to ja nie widzę żadnej różnicy. Może mi się cera przed ślubem poprawiła, może coś tam było, ale to zbyt dużo czynników było związanych z cerą na poprawę jej, więc cerę bym tak nie wymieniała. Te paznokcie na bank się poprawiły. Coś, co jest tutaj, co możecie stosować osobno, to jest kwas foliowy i tutaj jest tyle kwasu foliowego, co w tabletkach Folik. Mi zaleciła pani endokrynolog ze względu na niedoczynność tarczycy i zespół Hashimoto. No i ja tamte musiałam odstawić, no bo bym miała podwójną dawkę, więc brałam to. No ale co tutaj jest, czego no osoby, które nie tolerują laktozy, jest, to jest ta laktoza, więc jest laktoza, ale takich żadnych nie ma tych... No, czego nie można przy niedoczynności tarczycy, myśl. Nie ma żadnych jodków, nie ma jodku potasu, jodku czegoś tam, więc nie ma jodu, więc jakby śmiało, jeżeli możecie pić mleko z laktozą, możecie produkty z laktozą, no to możecie również te tabletki sobie potestować. No ja do nich nie wrócę, bo chcę testować inne rzeczy, ale szczerze pani w aptece, pani farmaceuta poleciła mi, powiedziała mi, że te tabletki są lepsze niż skrzypowita, no tak powiedziała, ale dużo moich klientek, które przychodzą do mnie do pracy, polecają mi tabletki z firmy Biotebal i myślę, że jak, bo musi być ten okres dłuższego odstawienia, żeby nagle te włosy nie wypadły, to kupię te Biotebal i będę je testować. Kochani, dziękuję Wam serdecznie za spędzony ze mną czas, dziękuję Wam za każdy komentarz, no i co? No i do następnego spotkania, buziaki, pa, pa!